Czuwaj, witam Was na następnym odcinku origami po harcersku. Dzisiaj zrobimy origami praktyczne, czyli te origami, które możecie wykorzystać w codziennym życiu. Teraz pokażemy, jak zrobić pudełko. W początku składamy kartkę na ukos, żeby powstał nam taki trójkąt. Obracamy o 90 stopni i robimy to samo. Teraz składamy na pół. I jeszcze raz na pół, żeby powstał nam na środku taki podwójny X. Jakby. Bo jest tutaj X i jest tutaj X. Więc jak już mamy, odwracamy go na drugą, odwracamy na drugą stronę i tak zaginamy, żeby było można zgiąć z dwóch stron. Jak już to mamy, to do tego środka składamy. I tak samo robimy z drugim, po przeciwnej stronie. Teraz tą linię składamy do tej linii i po drugiej stronie tak samo. Dobra, jak już mamy tak zrobione, teraz rozkładamy i zginamy o tak tutaj i o tak tu. Teraz, tak samo jak te są odgięte, to odginamy to tak. I rozkładamy. Teraz, bo już mamy tu zrobione takie linie, więc to nam uprościło wcześniej zrobienie tej podwójnego X-a. Więc jak już mamy tak zrobione, to składamy tak. I teraz ten czubek musi dotknąć od tego środka, tego jakby X-a znowu. I po drugiej stronie tak samo robię. Dobra. Teraz, jak już mamy tak, warto sobie posmarować klejem, żeby to nie odstawało. I no i kleimy. Oczywiście można bez kleju. I robimy tak, składamy to. O, zginamy, tak żeby dotykało tego. O, tak. O. I z drugiej strony tak samo. Jak już mamy takie coś zrobione, to składamy, tak? O. I tu też można podkleić klejem. Już mamy gotowe pudełko. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie zrobić większe pudełko. Na przykład na klamerki, przybory albo na ciasteczka. Jak chcemy zrobić pudełko zamykane, to składamy taką kartkę i odmierzamy gdzieś na pół centymetra, centymetr długości. Wolałbym pół. Zrobimy znacznik
drugi i jedziemy. Rysujemy linię i po tej linii będziemy wycinać. I robimy te same kroki, co poprzednio. Jak już zrobiliśmy mniejsze pudełeczko, to idealnie wchodzi w drugie i się zamyka. Zamyka się, ponieważ odcięliśmy te pół centymetra. Gdybyśmy nie odcięli tego pół centymetra, to wtedy by trudno byłoby włożyć i wtedy by było o takie coś i to nie chcemy takiego czegoś. Więc chcemy ładne, piękne pudełeczko o takie. I można coś zamknąć. Taka jakby szkatułka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wysyłajcie swoje prace na e-mail podany na ekranie. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka, dzwoneczek pod tym filmem. I wejdźcie na nasz fanpage na Facebooku. To jeszcze już z Wami żegnam. Cześć!